Małopolskie. Zatrzymując się przy grobie króla Władysława Łokietka,
wypowiedział takie słowa. Oto król, który kilka razy był zmuszony opuścić polską ziemię i tułał się na obczyźnie, ale w końcu zwycięski do kraju powrócił. Na to z pewnym przekąsem i drwinami odpowiedział Karol Gustaw. Ale tym razem wasz Jan Kazimierz już do Polski nie wróci. Otrzymał wówczas odpowiedź. No cóż, trudno przewidzieć, ale historia uczy, że fortuna kołem się toczy. Skwitował kustosz Wawelu. Tak też, drodzy, się stało, bo jeszcze w tym samym roku, w grudniu 1655 roku, król Jan Kazimierz, wspierany ruchem powstańczym na południu Polski, opuszcza Opole i wraca do Polski. A dalsze losy znane nam są już z historii. Z historii też wiemy, jaką rolę odegrała w tych dziejach XVII wieku Jasna Góra z obrazem Matki Bożej Królowej Polski. Drodzy, nie trzeba być znawcą historii. Wystarczy być jej dobrym obserwatorem, by zauważyć i dostrzec, iż fortuna ludzi i narodów kołem się toczy. A o losach społeczeństw i narodów decyduje nie tyle siła oręża, czy tak zwane przymierza sojusznicze, a raczej siła ducha w narodzie, patriotyzm i Boża opatrzność. Bo drodzy, ileż to razy zawiedli nas sojusznicy, chociażby w czasie II wojny światowej. Ileż to razy polski żołnierz odnosił zwycięstwo przy ogromnej przewadze wroga, chociażby cud nad Wisłą. Naród bowiem można, drodzy, pokonać militarnie, można go nawet politycznie zniewolić i wymazać z map Europy, jak to było w przeszłości naszej ojczyzny. Ale tak długo zostaje niezwyciężony, jak długo żyje w narodzie duch prawdziwego patriotyzmu. A duch patriotyzmu kształtuje przede wszystkim rodzina. Rodzina Bogiem silna i kochająca swoją ojczyznę. Drodzy, w dawnych czasach symbolem trwania i życia rodziny był ogień. Ogień, którego strzegła matka. Drodzy, rozważmy więc, czym sęciły się i ożywiały polskie ogniska domowe, że w ciągu wieków były zdolne przechować polską kulturę i to nawet w czasach niewoli, i podtrzymać w narodzie ducha wolności i ducha patriotyzmu. Bo chociaż wymazano nas z map Europy, to Polacy nigdy nie poddali się i byli gotowi do walki o swoją wolność. A tego ducha do walki zagrzewali modlitwą przed cudownym obrazem na Jasnej Górze. Bo tam spotykali się Polacy z różnych zaborów. Tam się jednoczyli, tam czuli jedność. Zapewne ogromną rolę w historii odegrała specyfika i odrębność osobowościowa Polaków oraz historia
Ale nawet człowiek niewierzący, o ile będzie obiektywny, musi przyznać, że ducha patriotyzmu w polskiej rodzinie kształtowała Ewangelia i te wartości, które niesie Chrystus. To Boże Słowo i chrześcijańskie wartości od przeszło tysiąca lat inspirowały pisarzy i poetów polskich. Były natchnieniem dla malarzy i architektów, a tematem dla kompozytorów i twórców ludowych. Krótko mówiąc, stanowiły fundament, na którym wyrosła kultura naszego narodu. To też nic dziwnego, że syn polskiej ziemi, święty Jan Paweł II, mógł na placu Zwycięstwa w Warszawie powiedzieć, a mówił: nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, a tym samym nie można zrozumieć obecnej postawy Polaków i współczesnego ducha narodu, jego pragnień, żądań i potrzeb. Nie można, mój papież, zrozumieć bez Chrystusa i jego Ewangelii. Chrystusowe zasady zrosły się nierozdzielnie z mentalnością i kulturą naszego narodu, ale nie tylko. Z całą świadomością można powiedzieć, mówił papież, że ewangeliczna moralność stała się narodową etyką, czyli sposobem na braterskie współżycie. Na pewno, drodzy, Chrystusowe słowa: cokolwiek uczynicie innym, nieście uczynili. I podstawowe chrześcijańskie przykazanie miłości bliźniego uczyniły w ciągu wieków dla Europy, dla świata, a szczególnie dla naszej ojczyzny więcej niż wszystkie filozofie i rewolucje rzekomo broniące pokrzywdzonych. Drodzy, to, że nie doszło w okresie powojennym do wojny domowej w Polsce, zawdzięczamy przede wszystkim Chrystusowi, który wpoił w nas zasadę, że nawet największy wróg, a tym bardziej Polak o innych poglądach, jest bratem, a bratu należy przebaczyć. To miłość, a nie nienawiść, były i są w większości dewizą ludzi wierzących w naszej ojczyźnie. Czego nie zawsze mogą zrozumieć ludzie o innym światopoglądzie, żyjący na polskiej ziemi, a tym bardziej inne narody. Chociażby fenomen Solidarności w latach 80. Przemiany, które dokonały się nie drogą rewolucji, ale drogą ewolucji miłości. Ten duch Chrystusowej miłości sprawił, że żaden polski król nie został zamordowany, jak to miało miejsce w historii u naszych chociażby sąsiadów. Polacy zawsze bronili wolności i godności człowieka, ale nie drogą rewolucji krwawej, lecz na płaszczyźnie ewangelicznej miłości i poszanowania, mimo wszystko poszanowania drugiego człowieka. I to są wartości, z których możemy być, drodzy, dumni. Tego nam niektóre narody zazdroszczą, że my to potrafimy w ten sposób. Stąd nasz papież w 79 roku w Częstochowie miał prawo powiedzieć, że Jasna Góra kryje w sobie tajemnicę historii naszego narodu. Tę historię można interpretować wedle wielorakiego klucza, mówił papież. Ale chcąc naprawdę dowiedzieć się, jak płynęły i jak płyną
dzieje polskiego narodu, trzeba przyjść do tego sanktuarium i przyłożyć ucho do cudownego obrazu i usłyszeć w sercu Matki niepokoje i troski serc tych, którzy od 6 wieków obrali ją sobie za Matkę i Królową. Drodzy, jeżeli mimo przeróżnych wad narodowych, mamy ich wiele, pozostajemy wrażliwi na potrzeby innych i potrafimy współżyć we wzajemnej miłości, to dlatego, że Matka Boża karmiła i karmi nas duchem Chrystusowej Ewangelii. Dziś, 3 maja, wspominamy, drodzy, dzień ustanowienia Konstytucji pierwszej w Europie, drugiej na świecie, prawdziwie demokratycznej. Konstytucji, która wyrosła z Ewangelii, a nie z rewolucji. Dziś 3 maja nasze myśli kierujemy na Jasną Górę i wpatrzeni w te oczy czarnej Madonny wsłuchujemy się w bicie jej matczynego serca. Trzeba nam dziś popatrzeć również na siebie i posłuchać własnego serca, czym ono bije. Czy bije miłością do ojczyzny i miłością do drugiego człowieka? Drodzy, jeżeli te nasze serca są smutne, rozdarte, niespokojne, rozgoryczone, to dlatego, że może zostały oszukane obietnicami rządzących, napikowane fałszywymi wartościami, okłamane iluzją szczęścia bez Boga, a takie szczęście nam próbują przybliżać narody z Zachodu, albo dlatego, żeśmy my odeszli od ewangelicznych zasad prawdy społecznej i miłości wzajemnej. Ożywmy więc, drodzy, w sobie ducha Chrystusowej Ewangelii. Zawierzmy Maryi, Królowej Polski, bo ona najlepiej wie, czego nam, jej dzieciom, potrzeba. I ona wie, co będzie dla nas, jako ojczyźnie, najlepsze. Najlepsze na dziś i na jutro. Amen. Dzień dobry Państwu. W imieniu władz gminy uzdrowiskowej Krynica-Zdrój z panem doktorem Dariuszem Reśko na czele chciałem serdecznie przywitać wszystkich zgromadzonych gości. Księdza prałata Mariana Stacha, proboszcza parafii Tylicz, przewodniczącą Rady Gminy panią Małgorzatę Półchłopek, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, panią Małgorzatę Król, pana Jana Boligłowę, sołtysa Tylicza pana Tadeusza Jarzębaka, radnych gminy i radnych sołeckich, wszystkich mieszkańców Tylicza i was, szanowni goście.
serdecznie Państwa witam i taka pierwsza refleksja. Bardzo podoba mi się to, że w Tyliczu kilka razy w roku przy tym pięknym pomniku, który w zeszłym roku odsłoniliśmy, obchodzimy te wszystkie najważniejsze dla Polaków święta patriotyczne. Jeszcze raz chwała księdzu prałatowi i całej społeczności Tylicza za to, że to Państwo do tego doprowadzili. Szanowni Państwo, 3 maja, kolejne wielkie święto w historii naszego kraju, święto szczególne. 223 lata temu, może krótko przypomnę, co się wydarzyło. Polska oczywiście była wtedy krajem słabnącym. Paradoksalnie wiele dobrych reform udało się wdrożyć. To był okres oświecenia, który przyszedł do historii jednak jako okres pozytywny. Ale niewątpliwie ten okres słabości Polski, zwłaszcza zewnętrznej, ingerencja mocarstw sąsiednich, która zresztą znamy z historii również i późniejszej, i wcześniejszej, niestety doprowadziła do tego, że Polska słabnąc po pierwszym rozbiorze Polski musiała borykać się z problemami wewnętrznymi, które generalnie sprowadzały się do tego, że polskie państwo w sensie instytucjonalnym było bardzo słabe. Rządziła szlachta, magnateria, która miała swoje prawa i myślę, do historii przeszło słynne liberum veto, które tak naprawdę blokowało wszystkie mądre decyzje i reformy na terenie, które były konieczne wtedy, aby sprawnie rządzić państwem. Proszę Państwa, 3 maja 1791 okazało się, że obóz patriotyczny, który nie był dominującą siłą w Polsce, ale był bardzo zdeterminowany. Udało się doprowadzić do tego, że uchwalono konstytucję. Ona pierwotnie miała być uchwalona w dniu 5 maja, ale ze względu na to, że podejrzewano, obawiano się, że nie uda się przeforsować ze względu właśnie na siły, te, które działały, siły te destrukcyjne, więc przyspieszono uchwalenie konstytucji i uchwalono ją 3 maja. Czym była ta konstytucja? Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie. Była drugą konstytucją w historii świata, która tak naprawdę po pierwsze uporządkowała pewną równowagę instytucji państwa, czyli władzy sprawowanej w Polsce, odebrała przywileje, niesłuszne przywileje szlachcie magnaterii, czyli słynne liberum veto. Dzięki temu można było sprawnie budować państwowość w tym okresie. Szanowni Państwo, konstytucja niestety przetrwała krótko. Dzisiaj przy tym pięknym recitalu i pięknym programie słowno-muzycznym naszych dzieci, wspaniałej tyliskiej szkoły, usłyszeli Państwo, co się stało. To było nieco więcej jak rok i tak naprawdę haniebne zachowania takich nazwisk jak Szczęsny Potocki, Braniecki czy Rzewuski. Ludzie, którzy zwrócili się o bratnią pomoc. W historii później mieliśmy wielokrotnie takie sytuacje. W historii tej najnowszej również do sąsiedniego mocarstwa, do carskiej Rosji. I tak naprawdę w tym momencie państwo polskie można powiedzieć, że upadło. Ale jak się okazało, konstytucja przetrwała. Przetrwała 223 lata, przetrwała oczywiście wszystkie bardzo trudne czasy, bo przecież 130 lat niewoli, okupację hitlerowską i okres komunizmu. I ta symboliczna data 3 maja zawsze była symbolem nie tylko może jedności Polaków, bo tej jedności pewnie nie było, ale myślę, że była przede wszystkim symbolem walki o wolność, wielkiej wartości, że można zbudować coś wspólnie, i myślę, że symbolem walki narodowo-wyzwoleńczej przez wiele, wiele lat. Pamiętam z moich czasów studenckich, 3 maja, mimo że było zabronione było obchodzenie tego wielkiego święta, wtedy zawsze jednoczyło Polaków, były organizowane pokojowe demonstracje, często krwawo tłumione przez ówczesne siły zbrojne, komunistyczne. Proszę Państwa, dożyliśmy czasów, myślę, że wyjątkowych. Wiem, że wielu może spojrzeć na obecną sytuację Polski dosyć krytycznie, ale myślę, że warto pamiętać o tym, zwłaszcza w tym roku. Otóż kilka dni temu Jan Paweł II został świętym. Człowiek, któremu świat zawdzięcza wolność. Duża część świata. W tym roku obchodzimy 10-lecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. I oczywiście pozostawiam Państwa ocenie, jak oceniacie ten czas, ale prawie 90% Polaków ocenia jednak ten aspekt pozytywnie, przy oczywiście dostrzeganiu wielu na pewno błędów, czy rzeczy, które na pewno są negatywne. Obchodzimy w tym roku również 25 lat wolności, odzyskania niepodległości przez Polskę i właśnie od roku 90, a więc rok później, Konstytucja 3 maja, święto Konstytucji 3 maja zostało przywrócone jako jedno z najważniejszych wydarzeń, czy świąt państwowych w Polsce. I myślę, że powinniśmy się tego cieszyć. Ja chcę dzisiaj wszystkim Państwu podziękować za obecność, za to, że jesteście tutaj, i że pamiętacie o patriotyzmie, o miłości do ojczyzny. I myślę, że te słowa
nie powinny być traktowane jako frazes. Wiem, że wielu z Państwa być może się wydaje, że wolność tak naprawdę przecież już ją mamy, nikt nam jej nie odbierze. Proszę spojrzeć na kontekst Ukrainy. Wydawać by się mogło, że XXI wiek, że świat jest przynajmniej w tamtej części w miarę poukładany, okazuje się, że nie. Okazuje się, że to, co z historii pamiętamy, zdarzyło się również teraz tam. Pamiętajmy również i o tym. Nie ma dla narodu większej wartości niż wolność, ale trzeba ją pielęgnować, dbać o nią i oczywiście również w taki sposób, jakby tutaj dzisiaj. Szanowni Tyliczanie, drodzy goście, cieszę się, że przyjechaliście do tej pięknej miejscowości. Pogoda nam nie przeszkadza. Najważniejsze jest to, że jesteśmy teraz tutaj razem. To jest wyjątkowy dzień. Życzę Wam radosnego świętowania. Życzę Wam tego, abyście ten dzień spędzili w atmosferze radości, ale też i pamięci o naszych przodkach, o naszej ojczyźnie i oby ta pamięć była z nami zawsze. Bardzo dziękuję. Dziękujemy panu burmistrzowi. A teraz poproszę delegację o złożenie kwiatów. Baczność. Poczty sztandarowe wyprowadzić. Spocznij. Dziękujemy Państwu za uwagę.